tam gorszą liczbę nie robi. Lepiej, że poznaliśmy jego słabe punkty teraz, niż gdyby stanęła pod nim armia Mordu. Pogadamy? Cudzoziemk, jestem Ikota. A ty, Aloy? Wiem, że przegnałaś regale podczas Kulrutu. Może mogłabyś pomóc mi, mojej wiosce? W lesie na zachód stąd znajdowano znakomity złom w stosach krabołazów i w drapulców, ale teraz są tam groźne maszyny. Z pewnością chyżoszpony. A słyszałem plotki o czymś gorszym. Dawniej poprosiłbym szeryfa Czekataha, żeby mi pomógł, ale on niestety niedawno zginął. Zostałem sam, brakuje mi doświadczonych żołnierzy. To co powiesz? Zapolujemy? Może i tak. Co dziwne. Czekata często używał dosłownie tych samych słów. To chyba dobry znak. Spotkajmy się przy lesie na zachód stąd. Zapolujemy. Lubię towarzystwo. To Ikota szykuje się do polowania na maszyny. Aloy! Tutaj! Dobrze, że jesteś. Miejsce, w którym moi szukają złomu, jest blisko. Wrogie maszyny też. Chodź, jeśli łaska. Prowadź za tym. Od dzieciństwa. Gdy klany walczyły, broniliśmy je z Czekatachem przed klanem Niziny. Jedna z niewielu bitew, które Hetaro przegrał. A Czekata nie był szeryfem? Tak. Później zaczął szanować marzenie Hetaro o zjednoczeniu wszystkich plemion. Zgłosił się na pierwszy kulrut. Było mi smutno, gdy opuścił klan, by służyć wodzowi. Ale zaglądał tu często. Cieszyły mnie jego wizyty. Tam są maszyny. Znacz twoje umiejętności. Spójrz za to. Ale uważaj. Może być więcej pokoju. Oczywiście. Się wraca.
wygląda na to, że łowy wciąż trwają. Thank you.
są łowy. Dobrze walczyłaś. Lepiej niż szeryfowie. Nawet niż Czekata. Wy dwaj. Byliście sobie bliscy. Tak. Kiedy opuszczał wioskę, odczuwałem ból w piersi. A teraz go już nie ma. Chyba rozumiem. Tak mi przyjdzie. Nie trzeba. Pomogłaś mojej wiosce. Bo ukoiłaś duszę starego żołnierza. Dlatego weź to. Zasłużyłaś. Jesteś młoda, wiele zwycięstw przed tobą. Ale może kiedyś wrócisz tu i znów zapolujesz. Może i tak.